Od września trwał remont odcinka ulicy Leszczyńskiej. Prace miały dobiec końca w listopadzie. Wykonawca zanotował miesiąc opóźnień, ale teraz to już na pewno koniec, bo wrócono dawny porządek ruchu drogowego. Niestety wielu kierowców wciąż porusza się według zasad obowiązujących tylko podczas remontu. Wróciliśmy do starego układu, zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu. Ulicą Prusa możemy jeździć w obydwu kierunkach. No, trzeba zwracać uwagę na zakręt w lewo z Prusa w ulicę Leszczyńską, ale to jest w zasadzie jedyny taki element, na który trzeba zwracać uwagę. Reszta jest wszystko po staremu. Oznakowanie pionowe jest już gotowe. Wykonawca maluje pasy na jezdni. Ten fragment Leszczyńskiej to pierwszy etap remontu. Drugi dopiero przed Legniczanami. W przyszłym roku będziemy robili drugą część tego odcinka, czyli od ulicy Ścinawskiej w kierunku do wiaduktu kolejowego. No i także staramy się o dofinansowanie na zrobienie drugiej części, czyli mostu i kawałka drogi w kierunku ulicy Bydgoskiej. Ale to będzie zależało między innymi od tego, czy radni uchwalą budżet. Koszt remontu wykonanego jesienią tego roku to blisko 1 000 000 zł. Drugi fragment Leszczyńskiej w przyszłym roku ma pochłonąć około 1,5 miliona.